Krystyna Ranowicz, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Od 26 lat prowadzimy na Woodstocku, teraz Poland Rocku, dwie kampanie. To jest kampania Muzyka przeciwko rasizmowi, wykopmy rasizm ze stadionów. Kilka lat temu, w 2012 roku, współtworzyliśmy tą kampanię tutaj z UEFA. A tak, robimy to sami, ale oczywiście też współpracujemy z FARE, z UEFA, współtworzymy kampanię Respect. Oprócz tego kampania Muzyka przeciwko rasizmowi, to jest taka największa antyrasistowska kampania w Polsce, też prowadzona od 28-7 lat. To jest jak najbardziej adekwatne miejsce do przekazywania takich treści, dlatego że tutaj przyjeżdżają bardzo pozytywni ludzie. Dlatego my też tu chcemy z nimi być, żeby pogłębiać te pozytywne nastawienie, antyrasizm, antyfaszyzm. Oczywiście zdarzają się też ludzie z przypadku, no ale naszym zadaniem jest to, żeby właśnie z nimi rozmawiać, edukować, tłumaczyć. Część z nich udaje nam się przekonać, część nie wiemy, może zostają przy swoich poglądach, no ale zawsze warto próbować. Mamy 12 drużyn w tym roku, drużyny grają ze sobą i wygrywa jedna drużyna, oprócz tego jest wybierana drużyna Fair Play. Co roku z tymi drużynami wychodziliśmy na dużą scenę, Jurek wykopywał piłkę w publiczność, dawał puchary drużynom, dla nich to jest ogromna frajda, dlatego ci ludzie co roku zbierają się, przez cały rok ćwiczą albo nie ćwiczą, w każdym razie bardzo dużo ich co roku do nas przychodzi, bardzo dużo ludzi chce grać w piłkę. Te mecze są krótsze, dlatego że no, po pierwsze drużyn jest dużo, po drugie w takich warunkach, jakie mamy, jest bardzo gorąco. Też trudno, żeby te mecze trwały dłużej. No ale jest fajna zabawa i to też jest właśnie propagowanie, promowanie tych treści pozytywnych przez zabawę, przez sport. Welcome to paradise. This is